Hello, welcome from Course Maker Studio. We have an exciting setup for you to show. This is a giant teleprompter used in mixed reality, real-time green screening. And so the presenter working in front of the camera can exactly see himself without looking around or being, you know, distracted by cameras or lights or anything, because the camera is behind the actual screen, as you can see here. It's a giant teleprompter. And this is a really cool method, a really cool idea, actually, to create for a studio environment, right? Where you want people to actually pay attention to the surrounding, the virtual surrounding, right? And not and be able to interact with it because you can see it, and it's giant. It's really cool. It's like a mini LED wall, but for presentations. I would say it's not the whole deal, but it's pretty close because you can see. The whole point of a LED wall or all those virtual stages and everything, the Mandalorian, is so actors can see the whole environment and they're able to act better because they don't see just the green void like you would normally see, like this, right? So we're mixing the green screen with a giant teleprompter, and thus you get a really cool way to be able to show your presenters the virtual environment that they're working with, and at the same time get really cool results because they will keep contact with the camera, because they will be most interested on how they look in the camera, and the teleprompter is a great thing. And this is better than reading text, because this actually makes sense, because reading text off a teleprompter, come on, it's been done. All right, so Bartek's CourseMaker Studios has a really cool light setup. It's basically a 360 whole degree setup, you can see here, going around with very cool lights that are perfectly aligned to just, you know, the green screen doesn't have to be perfect as long as the lights are good. If your lights are good, then you're fine. You're good to go. So you can see here, this is the real comp preview. I would have to go back a little bit because the focus is right here. So if you can see here, I will zoom in on my phone and you can see I am in the actual space here and I can, you know, you interact with shadows. The shadows are really impressive. Kudos to Axiometry for figuring out soft shadows without an RTX card, right? Because this is running in a cooked scene, and that's awesome because it runs really efficiently. We can fly the camera through a giant level and not even see a performance drop, which is cool. So yeah, I'm just fooling myself in the teleprompter. I'm gonna switch now to a more wide angle view so you can have a just quick look. Bartek is, I think he's busy, he's preparing his media for his new online school launch. No, I'm downloading DaVinci Resolve because I don't want to pay for Premiere anymore. Right, so he's basically, yeah. I'm switching. I would say DaVinci Resolve is great, it's perfect. But if you're looking for a free one, I would say go with Blender. Blender is free. Anyway, DaVinci Resolve is awesome. I would use it too. It's one of the best video editors around, so I don't blame you. It's got a really good cure, by the way. So yeah, he'll be just busy with his stuff. So anyway, I wanted to show you, this was just a quick update because our course, actually, the virtual production course, is getting a massive update soon. Mainly due to the fact that all these updates that you can see here are in part of Unreal Engine, Axiometry, and the tracking, and everything together has been just working much, much better than I would say the last 6 months ago. It was just kind of really, it was very hacky, and now it's stable. I can see that I wouldn't be afraid too much to actually do a real production on this. While before, it was just like connecting cables and a bomb waiting for explode, because there was just so many software interacting with each other, and it was just a hacky way to do it. But hopefully the guys at Epic are able to
help us with that, with their new tools regarding the end display, which will be in the second part of this video. So stay tuned. This is the first part, which is mainly to do with green screening and performing live. But the second one will be more to do with end display. And to do that and to show it, we have a giant projector, laser projector, that's hooked up here in the studio. And it delivers awesome results. You'll see it in camera. It just looks like you're actually there. And yeah, it's cool. So anyway, hope you guys like it. This was a quick update. As you can see, it's looking really cool. And stay tuned, because all of these workflows will be exactly shown on our course, step by step, because I know that the first part of the course was unfortunately, yeah, hard to follow, because mainly because it was really hard to actually even record, because the software was convoluted. There was a bunch of things happening. And the solution is now much, 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 much more easier, because it's become streamlined. There's no more hacking it. It actually works in engine. So yeah, it's perfect. I'll see you guys soon. Bye bye. Since I can't remember. Ten prompter zmienia wszystko, bo zamiast takiego malutkiego, maciupkiego promptera 15-calowego, mamy prompter, który ma 32 cale. Hej, dzień dobry, witamy. Ale dzisiaj fajna tutaj pogoda w tej dżungli. Ptaków tylko jakoś tak nie słychać. Ale oprócz tego całkiem nieźle. Zagrywać jakieś postacie, potwory i tak dalej. I ja z nimi wszystkimi mogę wchodzić w interakcję, jednocześnie mając cały czas kontakt z kamerą. I Bartek Barłowski to jest deweloper Unreal Engine i właśnie osoba, która tak naprawdę to wszystko uruchomiła. Bo ja bardziej tutaj pomagam od strony, powiedzmy, studia, tak? Czyli oświetlenie, wideo, tego typu rzeczy. A Bartek tak naprawdę wymyśla, jak to uruchomić w Unrealu. Pokazujemy wam najnowszą technologię właściwie real-time renderingu. Wszystko to, co widzieliście, było kijowane na żywo. To jest też niesamowite. A jednocześnie mamy też mobilną kamerę, którą transmitujemy sygnał też. I to do kupy wszystko fajnie działa, tak, że możemy w dwójkę właściwie przeprowadzić bardzo, bardzo skomplikowany stream de facto, nie? Tak. I wykorzystując te narzędzia. I tak naprawdę mam dwa programy otwarte. Jeden to jest Aximetry i to jest taka nakładka jakby na Unreala, która ułatwia wpięcie wszystkich sygnałów, a Unreal Engine to jest nasz silnik graficzny. I w silniku graficznym przygotowuje się mapę, tą mapę następnie się oświetla, dodaje się tam wirtualną kamerę i następnie to się otwiera w projekcie Aximetry. Czyli jak tutaj zobaczycie na naszych ekranach, w górnej części jest Unreal, w dolnej części jest Aximetry i do kupy razem ja mogę teraz tym ekranem spokojnie sobie sterować i w zależności od tego, co reżyser będzie sobie życzył, zmieniać to na żywo. Jeżeli on będzie sobie życzył, że chce mieć inną kamerę, a jeśli będzie sobie życzył, że chce mieć prześwietlone światło i chce, żeby to światło przenikało przez kawałek skrzynki, tak? Ja mogę te kamery dosłownie sobie edytować teraz z Bartkiem na żywo i układać to naprawdę tak, jak on sobie życzy, jako reżyser. A może oddal ją dalej. Dobra, to lecimy daleko. Wow, okej. No i właściwie to wszystko się streamuje na żywo i to jest ogromna mapa. Mamy właściwie tutaj do dyspozycji las, który jest wielkości chyba jakichś 2 km². Także miejsce nam się po prostu nie skończy. To są magic mirrors, tak zwane, czyli lustra i dymy, które powodują, że możemy naprawdę fotorealistyczne sceny renderować, gdzie aktor jest przed obiektami wirtualnymi, aktor jest za obiektami wirtualnymi lub wchodzi wręcz z nim w interakcję.
można stworzyć właśnie rendery, modele 3D waszych przestrzeni i robić szkolenia, na przykład dotyczące tego, jak idealnie układać pewne produkty czy ekspozycje w sklepie. To moja pierwsza praca właśnie na tym polegała, że pracowałem w jednej sieci właśnie handlowej, dlatego zwracam uwagę na ten przykład. Druga sytuacja, na przykład możemy uczyć dzieci zagadnień związanych z globalnym ociepleniem i możemy stworzyć jakąś scenę związaną, nie wiem, z tym, że siedzimy na kole podbiegunowym, wieje wiatr, w ogóle możemy zrobić nawet fizyczny śnieg sztuczny, wentylatorami go rozwiać, jakieś tam czapki i tak dalej i udawać, że jesteśmy na przykład na kole podbiegunowym, który nagle się roztapia, tak? I też to wszystko możemy wykonać bardzo łatwo w Unreal Engine, korzystając z różnych biblioteki gotowych asetów, bo to też nie jest tak, że trzeba animatora teraz za 1 000 000 złotych wynajmować, żeby nam stworzył takie piękne sceny, tylko te sceny się kupuje za $50 z gotowej bazy, gotowej biblioteki Unreal Engine Marketplace, tak? Także naprawdę to jest bardzo ciekawe. No, można na przykład też stworzyć jakieś, na przykład, nie wiem, szkolenie na przykład techniczne w takim klimacie ala cyberpunk na przykład, nie? Czyli to są też takie miasto przyszłości, gdzie powiedzmy sobie chodzimy i zmieniamy bardzo często lokacje, w której jesteśmy, żeby to było może trochę bardziej interesujące, wciągające, nie takie nudne, jak tylko, nie wiem, gadająca głowa, tak? Na szarym tle. Można tutaj to o tym to pozmieniać, no ale tak naprawdę... AI is going to revolutionize studios because we can't wait for it to come out. We've been using green screens for ages. Give us the tools to connect. We've been doing NDI in Unreal Engine and it kind of works, but just give us everything. I'll see you in the next video. Ciao. This is Bart speaking. Bartosz Barlowski, I'll see you next time.